Muzeum Mazowieckie w Płocku to bez wątpienia niezwykłe miejsce. Płocka placówka, która powstała z połączenia zbiorów Towarzystwa Naukowego Płockiego i Szkoły Wojewódzkiej, jest jedną z najstarszych instytucji tego typu w Polsce. Muzeum, mieszczące się przy ulicy Tumskiej 8, to nie tylko miejsce, w którym wystawione są zbiory podzielone na tematyczne działy, to także istne regionalne centrum kultury i niemalże namacalnej historii. Muzeum Mazowieckie jest jednym z najstarszych istniejących tego typu placówek w Polsce. Pierwsza ekspozycja została pokazana jeszcze w dwóch salach Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Małachowskiego. W 1967 roku została w nim zorganizowana pierwsza w Polsce muzealna prezentacja sztuki secesyjnej. Teraz Płockie Muzeum posiada największą kolekcję sztuki secesyjnej w Polsce, która wraz z kolekcją Art Deco stanowi największą atrakcję zaprezentowaną w odrestaurowanej kamienicy mieszczącej się przy ulicy Tumskiej 8, do której w 2005 roku przeniosło się Muzeum Mazowieckie. I właśnie wystawie Art Deco poświęcone było jedno z dwóch wydarzeń, które zrelacjonujemy w naszym comiesięcznym programie. W czerwcu w Muzeum Żydów Mazowieckich odbyła się niezwykle ważna konferencja naukowa – Polskie Art Deco. To już szósta edycja tej ogólnopolskiej sesji naukowej. Tym razem tematem przewodnim były wnętrza mieszkalne Art Deco, którymi to Płockie Muzeum może się poszczycić. Jak się okazuje, temat szóstej sesji naukowej to kontynuacja poruszonych już kwestii. Była to kontynuacja tematyki z czwartej sesji naukowej z 2011 roku, skupionej wokół właśnie wnętrz mieszkalnych. Jest to inicjatywa Muzeum Mazowieckiego w Płocku, której pierwsza edycja miała miejsce w 2006 roku. Trwająca dwa dni sesja naukowa to doskonała okazja na wymianę doświadczeń i wiedzy zebranych gości. A dlaczego akurat debatowano i referowano na taki temat? Temat jest związany z, na pewno Państwo wiedzą, bo wielokrotnie było to poruszane na łamach prasy i mediów, nasza kolekcja Art Deco, która jest już na tyle pokaźna, iż możemy ją zaprezentować, czekając na rozbudowę naszego muzeum. I myślę, że właśnie to jest jakby odpowiedź na to, dlaczego akurat tematyka Art Deco w naszym muzeum. Myślę, że to jest adekwatne do tego profilu obok słynącego z secesji naszego muzeum. Tematyka wnętrza mieszkalne tym bardziej jest dla nas interesująca i inspirująca, ponieważ oczywiście czekając na rozbudowę muzeum i nowej ekspozycji, w której mają się pojawić właśnie wnętrza mieszkalne zaaranżowane w stylu Art Deco. A jak ważna z perspektywy Płockiego Muzeum jest ta sesja naukowa? Jest to dla nas duża pomoc, uzupełnienie wiedzy, inspiracja. No, przede wszystkim mamy możliwość spotkania się z badaczami tego kierunku w sztuce i wymianą też wiedzy i jakiejś wzajemnej inspiracji. Zatem taka konieczność wręcz organizacji tej sesji naukowej spotyka się też z dużym odzewem w środowisku naukowym, ale również wśród zainteresowanych płocczan. W czerwcu także w budynku Muzeum Żydów Mazowieckich odbył się wernisaż wystawy fotografii Menachema Kipnisa Miasto i oczy. To część znanej i cenionej wystawy udostępnionej przez Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Cała wystawa to ponad 90 zdjęć autorstwa wybitnego żydowskiego fotografika. W Płocku możemy oglądać 40 z nich. Ta wystawa miała swoją premierę w styczniu roku 2014. Była pokazywana przez 5 miesięcy w tymże instytucie i nosi nazwę Miasto i oczy. Myślę, że tytuł bardzo znamienny, chociażby dlatego, że wszystkie zarówno postaci, jak i miejsca, które autor uwiecznił na fotografiach, to są zdjęcia niezwykle dynamiczne. Zdjęcia
pokazujące ludzi właściwie cały czas w ruchu, chociaż niektórzy stoją, ale mamy wrażenie, że ci ludzie stanęli dosłownie na chwilę, po to tylko, żeby zrobiono im zdjęcie. Prace Menachema Kipnisa w przeważającej większości zaginęły. Dzieła, które do końca wakacji będą zaprezentowane płocczanom, to jedynie skrawek materiału, który onegdaj przygotował Kipnis. Jak przekonuje Mariusz Wojtalewicz, kierownik Muzeum Żydów Mazowieckich, to strata nieodżałowana. Ogrom materiału, który został zrobiony przez Menachema Kipnisa, niestety nie zachował się. Podczas II wojny światowej większość materiałów została zawieruszona, może zniszczona. Te zdjęcia, które zobaczymy, to są zdjęcia przedwojenne. O dziwo, autor tych zdjęć, Menachem Kipnis, fotografował i przekazywał te zdjęcia do Stanów Zjednoczonych, do jednego z ówczesnych dzienników. I właśnie część tych zdjęć, które pokażemy na naszej wystawie, to są zdjęcia, które przywędrowały do Polski właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Jak wspomniał kierownik Muzeum Żydów Mazowieckich, podczas wernisażu zobaczyliśmy prace, które autor wykonał na zamówienie nowojorskiego dziennika, konkretnie zaś The Yiddish Forward. Kipnis starał się uwiecznić świat polskich Żydów z lat 20. i 30. XX wieku. W tym celu odwiedził duże miasta. Był w Warszawie, Krakowie czy Ciechanowie. Efektem tej podróży były niezwykłe fotografie, choć Kipnis fotografikiem tak naprawdę nie był. Sylwetkę Kipnisa przybliżyła podczas wernisażu Teresa Śmiechowska. Fotografia dla Menachema Kipnisa to było hobby. To było takie hobby umiłowane, ale od pewnego momentu, bo tak naprawdę autor tych fotografii urodził się w 1898 roku. Mniej więcej to jest ten czas, kiedy została otworzona wielka synagoga na Tłomackiem w Warszawie. I urodził się w rodzinie hasyckich kantorów. Od właściwie dziecka był obdarzony wspaniałym głosem. No i ten głos, oczywiście rodzina też pomagała mu wykorzystywać w ten sposób, że podróżował wraz ze swoim bratem Pejsie po okolicznych synagogach, gdzie śpiewał z chórem. I to była właściwie jego główna pasja. On był obdarzony już po mutacji takim doskonałym głosem, który się nazywa tenor liryczny. I tym właśnie tenorem lirycznym porywał swoich słuchaczy. Natomiast ponieważ ten Uszomir to jest na Wołyniu, no bardzo daleko, Menachem sobie zdawał z tego sprawę, że miał takie poczucie, że chciałby czegoś więcej. Kipnis wiele podróżował i realizował się jako śpiewak, nie tylko chóralny. Uczył śpiewu, organizował mini koncerty w wielu miastach, także zagranicznych, pisząc jednocześnie teksty i recenzje z odwiedzanych przez siebie miejsc. Kolekcjonował też pieśni ludowe oraz aparaty fotograficzne, a fotografia stała się jego pasją, zaś później sposobem na życie. Do Kipnisa odezwali się przedstawiciele gazety, którzy zaproponowali mu współpracę. Chodziło o fotografię sztetli, czyli małych miasteczek, środowiska żydowskiego, różnych ciekawych postaci związanych z tym środowiskiem żydowskim, ze wszelkich zakątków właściwie ówczesnej Polski. Także oni wiedzieli, że on jednocześnie podróżuje, prawda, z tymi pieśniami, wykładami, to będzie miał też kontakt z takim pejzażem lokalnym i to będzie mógł w jakiś sposób uchwycić. W ciekawy sposób to dokładnie było powiedziane przez redaktorów, jak oni sobie to była taka trochę fotografia na zamówienie. Ale jemu to bardzo pasowało i w miarę dobre pieniądze za to otrzymywał. No ale poza tym, że ta fotografia, jednak aparaty, kolekcja aparatów fotograficznych, to była jego pasja. I to robił przez kilkanaście lat, tak mniej więcej od lat 20. również. I wysyłał w takim pliku odbitki do Forwerca. Z tej właśnie współpracy narodziła się wystawa, którą wszyscy goście Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku mogą oglądać do końca wakacji. Wszystkie zaprezentowane prace są wyjątkowe i przepełnione duszą. A która z nich jest ulubioną fotografią pani Teresy? To jest dziadek z wnukiem. Dziadek z wnukiem i co ciekawe, bo Kipnis również opisywał te fotografie. To nie był zwykły tytuł. To była jakaś historia zawsze związana z fotografią. I opisał tego dziadka z wnukiem, że to jest takie zdjęcie,
zdjęcie zrobione na drodze między Warszawą a Otwockiem, ale wyraźnie widzimy dwie postacie, jedną małą, drugą dużą. Jedną taką, no taka bardzo symboliczne zdjęcie, bo to jest jakaś taka mądrość starego człowieka, którą on próbuje przekazać wnukowi, czyli i jednocześnie zostali jakby złapani w takim momencie zabawy, że oni się wyraźnie gdzieś po prostu bawili w jakąś, bo dziadek ma kij, chłopiec jest bardzo zadowolony. No, niezwykłe ciepło, niezwykła jakaś taka prawda i, no, i piękno bije z tych fotografii. 40 prac Menachema Kipnisa można oglądać w Płockim Muzeum do 23 sierpnia, do czego oczywiście serdecznie zachęcamy.